Szybko, gładko i przyjemnie. Siatkarki Krze SMS-y w błyskawicznym tempie uporały się z Wisłą Kraków, wygrywając 3-0, a w poszczególnych setach 25-12, 25-16 i 25-8. Wiadomo, że przed takimi meczami z dużo słabszym na papierze przeciwnikiem jest ciężko się zmotywować i cały mecz utrzymać w pełnej koncentracji. I myślałam, że tak właśnie będzie, ale udało się trzymać napięcie, trzymać taktykę i utrzymywać naszą dobrą grę przez cały mecz i jestem z tego zadowolona, bo przez nawet chwilę nie puściłyśmy tego wyniku. Najlepszą zawodniczką spotkania została wybrana Martyna Piszcz. Dla rozgrywającej, która przed kilkoma tygodniami zasiliła szeregi ostrowieckiego zespołu, to już drugie takie wyróżnienie. Muszę przyznać, że przyjęły mnie dobrze, też jakoś tak tempo udało nam się dość szybko znaleźć, więc no tutaj zmiana była tutaj przyjemna, że tak powiem. Wydaje mi się, że gdyby nie dobre wystawy Martyny i jej dobre wybory, też my na skrzydłach, w tym ja, nie mogłybyśmy zdobywać tak łatwo punktów, jak dzisiaj nam to przychodziło, więc myślę, że jak najbardziej jest to dobry wybór. Dzięki wygranej nad Wisłą podopieczne Piotra Brodawki utrzymały pozycję wiceliderek rozgrywek czwartej grupy drugiej ligi. Zawodniczki Krze SMS o punkt wyprzedzają trzecią w tabeli Marbę Sędziszów Małopolski i czwartą Tomaszowie Tomaszów Lubelski. Potknięcie w tym Tomaszowie już nie pozwala nam nigdzie gdzieś tam tracić punktów, więc każdy ma to z tyłu głowy, że już musimy na maksa być skoncentrowani i nie możemy gdzieś tam już robić żadnych prezentów. Cały czas jest szansa, żeby gdzieś znaleźć się w tej dwójce, więc no musimy wszystko wygrywać, tak? I liczyć gdzieś tam na jakieś potknięcie Marby, a myślę, że się potknie. Kluczowy będzie zatem kolejny mecz, w którym siatkarki z Ostrowca Świętokrzyskiego zagrają na wyjeździe z liderem MKS-em Kopko i Mielin. Pierwsze spotkanie obu drużyny zakończyło się wygraną ekipy ze Śląska w 3 setach. Na pewno nasze nastawienie będzie zrewanżować się, tak? No bo dostaliśmy srogie lanie, a myślę, że to są dwa równe zespoły, które powinny ze sobą zagrać fajny mecz. Starcie na szczycie czwartej grupy drugiej ligi zaplanowano na 25 lutego.